Ludziom z Jacka Zygrywicza. Witam radnych, witam sołtysów, witam wszystkich mieszkańców na spotkaniu. Celem naszego spotkania jest droga szybkiego ruchu S5. Przekażę teraz głos wójtowi gminy. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że taka frekwencja jest. Życzyłbym sobie na podziale funduszu sołeckiego tyle osób. Szanowni Państwo, dzisiejszy temat spotkania, no nie jesteśmy organizatorami, ale cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni na to spotkanie. Temat niebywale istotny. Temat niebywale istotny, który będzie rzutował na całą gminę Grudziądz, bo mamy, jak Państwo wiecie, cztery warianty drogi S5, które zostały wrysowane już lat temu, około 12. W tej chwili procedowane są dwa warianty południowe i analizowane pod kątem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym. Jest to wariant tak zwany zielony przez Białegór, Pinki, Królewskie, Piaski, Hanowo, Tużnice oraz wariant jeszcze bardziej wysunięty na część południową gminy Grudziądz, który nas tak bardzo nie dotyczy. Jest to wariant czerwony, gdzie miałby powstać nowy węzeł autostradowy na wysokości Sarnowa i poprowadzony Wysoczyzną, Wałdowo-Szlachecka Ruda i w kierunku gminy Radzyń-Chełmiński. Cieszę się, że jest nas tak dużo, bo chcę, żeby Państwo na początku wiedzieli, że wariant zielony przez gminę Grudziądz nie jest akceptowalny w żaden sposób i będziemy czynić starania i podejmować wszystkie niezbędne kroki, żeby on został nieuwzględniony w dalszych pracach projektowych i przygotowawczych. Niemniej jednak na tą chwilę firma Trakt z Gliwic, która wygrała przetarg i podpisała umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, analizuje ten wariant, no bo takie mają zadanie, tak mają określoną umowę, że muszą przeanalizować i wariant zielony, i wariant czerwony. Przyniosłem wydrukowane mapy, jak będziecie Państwo chcieli się z nim zapoznać, chociaż wszystkie te dokumenty są umieszczone na naszej stronie internetowej. One są zrobione w dość czytelnej skali, można przeanalizować, gdzie ten przebieg trasy jest wskazany. Przywiozłem również plan z 2010 roku, gdzie wskazany został wariant północny z nowym mostem przez rzekę Wisłę na wysokości Parski Zakurzewo, żeby można było też się z tym wariantem zapoznać, a powiem dlaczego. W marcu najprawdopodobniej na sesji Rady Gminy będzie wywołana uchwała intencyjna, gdzie jako gmina Grudziądz, radni gminy Grudziądz będą przyjmować uchwałę, w której zaproponujemy wariant czerwony, który omija niejako gminę Grudziądz, ale z alternatywą na części północnej gminy Grudziądz, jeżeli chodzi o przeprawę przez Wisłę. Oczywiście będziemy ten temat dyskutowali z Państwem radnymi i taką propozycję będziemy radnym przedstawiać. Nie ma naszej zgody na pewno na wariant zielony, który idzie centralnie przez Pinki Królewskie, Biały Bór, Piaski, Hanowo, Tużnice, Skarszewo. To jest najgorszy wariant, on jest moim zdaniem abstrakcyjny. Ja nie wiem, kto go wrysował, może lat temu 20, jeszcze jak nie było takiej zabudowy. Ktoś to miał jakąś wizję i naniósł na papier i to cały czas jest powielane. No, patrząc od Pinki Królewskich, gdzie zjeżdżamy z autostrady i mamy już osiedla domów jednorodzinnych. Mamy drogę krajową po drugiej stronie, przecież osiedle w Białymborze. Później mamy bagna, więc też technicznie ciężko do wykonania budowa. Przecinamy następnie dwa osiedla w Piaskach, w Tużnicach. On z naszej perspektywy jest nierealny, ale będziemy starali się poczynić wszystkie kroki właśnie, żeby wybić go z głowy decydentom, bo tak to chyba trzeba nazywać. Niejednokrotne nasze spotkania pana wójta w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, u pana dyrektora Żukowskiego, w centrali w Warszawie, w Bydgoszczy w oddziale u pana dyrektora Borowiaka w tej chwili, u pana dyrektora Nicewicza w Olsztynie, który pilotuje też tą sprawę, bo jak gdyby jego oddział bydgoski, olsztyński, przepraszam, jest odpowiedzialny za koordynację tych dwóch województw.
Kujawsko-Pomorskie oraz Warmińsko-Mazurskie. Tych wyjazdów jest naprawdę dużo. Rozmawiamy, też przekonujemy i odpowiadamy oczywiście na wszystko, na całą korespondencję. W tej chwili opracowujemy odpowiedź dla firmy Trakt, która wskazała, kazała nam przygotować wszystkie dokumenty dotyczące węzłów, skrzyżowań z drogami gminnymi, jakie inwestycje poczyniliśmy na tych terenach drogowe, jakie zamierzamy czynić inwestycje. Także taka odpowiedź jest przygotowywana i też w przyszłym tygodniu ona zostanie wysłana do firmy projektowej Trakt. Chcieliśmy zorganizować spotkanie z projektantami, natomiast na ten moment oni mają jak gdyby zakaz odgórny od zleceniodawcy, jakim jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, spotykać się z samorządami, no bo my nie jesteśmy jedynym samorządem, który chciałby się spotkać z projektantami i ten temat omówić. Natomiast wiemy, że takie spotkania miały być organizowane właśnie na przełomie luty-marzec już z inwestorem, jakim jest Generalna Dyrekcja, no ale z uwagi pewnie na sytuację, która ma miejsce na wschodniej granicy i za wschodnią granicą, te spotkania zostały przesunięte. Mamy nadzieję, że one odbędą się w jak najszybszym terminie, żebyśmy też mogli nasze uwagi i nasze spostrzeżenia przekazać. Pytanie, ale to się ciśnie na usta. Czy ktokolwiek z tej firmy, która przygotowała ten projekt zielony w naszej miejscowości, kontaktował się z gminą, był i zobaczył, jak wygląda nasz teren? Czy ma pan taką wiedzę? To nie jest idiotyczne pytanie, ale idiotyczna może być odpowiedź, bo przypuszczam, że nie. Z nami jeszcze się nikt nie kontaktował, oprócz tego pisma, które dostaliśmy, o którym przed chwilą powiedziałem, że przygotowujemy odpowiedź. Nie sądzę, że ktoś był w terenie. Nie mam takiej wiedzy. Nas nikt o tym nie informował. W tym momencie, bo od tego powinno się wybrać wszelkie projektowanie. Bo ja nie jestem projektantem, naprawdę. Mam zero wiedzy w tym zakresie, ale no, wydaje mi się, że to jest najważniejsza rzecz, może to. Tak, zgadzam się, natomiast mówię, my nie, z nami nikt się nie kontaktował, chyba że ktoś przyjechał i zrobił objazd gminy, ale nas o tym nie poinformował, ale jestem na 99% przekonany, że nikogo nie było na ten moment. Na mnie nie tak, tu pan ma rację, że teraz środki teletechniczne, teleinformatyczne pozwalają na ogląd sytuacji z zabiórka, że tak powiem, ale one też nie są aktualne, tak? Więc no, wizja w terenie musi się odbyć. No, ja sobie nie wyobrażam, żeby ona była odwlekana na jakiś późniejszy etap. Ona musi się odbyć no, teraz, w tym momencie, na samym początku projektowania. Tak? Zamówienie na dwa gminy, bo pan też powiem, obejmuje również właśnie nasz miejski, to nie mają obowiązek. Tak, mają obowiązek i mają obowiązek również przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami. Także takie konsultacje na pewno będą się również odbywały, które będzie organizować już firma Trakt. Dzisiaj widziałem pismo z załączonymi pełnomocnictwami porozbitymi na poszczególne miejscowości. Widziałem taką opinię, uwagi do przebiegu korytarza. Przyznam, że dzisiaj dopiero około godziny 10 widziałem, nie zapoznałem się, ale faktycznie coś wpłynęło. Jesteśmy na naszej stronie internetowej. Dla Państwa wygody też określiliśmy punkty takie strategiczne, tak? Jak Fabryka Świec, jak Szkoła w Piaskach, jak jezioro w Piękach Królewskich, żeby no, każdy mógł się odnaleźć, gdzie ta trasa przebiega. To jakby my dodaliśmy do tej strony, do tej mapy, która jest umieszczona na naszej stronie internetowej, żadnymi innymi materiałami na ten moment nie dysponujemy. To są materiały, które wpłynęły do nas na początku lutego, które my niezwłocznie opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej. To jest bardziej... że przypuszczacie, że tak powinno mniej więcej być, to jest. My nic nie przypuszczamy, to nie jest nasze opracowanie. My to dostaliśmy z firmy projektowej Trakt. Dostaliśmy to nie po to, żeby upubliczniać, tylko żeby opisać, jakie skrzyżowania z drogami gminnymi są w obrębie tego przebiegu. To nie jest nasze opracowanie, to jest opracowanie, które my dostaliśmy i Państwu, wszystkim mieszkańcom udostępniliśmy.
tak, to jest 55. Tu leci ta kolej. Ono nie jest szczegółowe, ale daje dużo do myślenia i pogląd jest na przebieg, tak? No bo to może być odchylone o 200-300 metrów, tak? Czyli nic szczególnego, nic szczegółowego, a jednak już pewien korytarz wskazuje. Czy pan by mógł nas zapoznać z tymi kosztami? Teraz na bieżąco. I pytanie, które się łączy z tym pytaniem, na jaki dzień było to opracowanie robione, żeby koszty zostały wliczone? Kosztów państwu nie powiem w tej chwili. Najtańszym z wariantów, tych czterech, był wariant czerwony. Drugi wariant był zielony. Najdroższy był wariant z przeprawą oczywiście przez Wisłą, był 2 miliardy, z tego co pamiętam, złotych droższy. Ale jakie to był rząd pieniędzy, ja nie odpowiem, chyba dzisiaj nikt nie odpowie. Bo widzimy, co się dzieje z cenami, więc nawet jak to było szacowane na 10 miliardów, to w tej chwili to śmiało mogę powiedzieć, że jest 17-18. Nie, chodzi o najtańszy był wariant czerwony, czyli ten najbardziej wysunięty na południe z nowym węzłem autostradowym w Sarnowie. Kosztowe. Szacunki były brane rok temu około, no powiedzmy 12 do 16 miesięcy. Te tak zwane szacunki, bo Generalna Dyrekcja Autostrad, Dróg Krajowych i Autostrad wie mniej więcej, ile w tym momencie kosztuje wybudowanie kilometra drogi ekspresowej, bo mają podobne inwestycje na terenie kraju, wyciągają średnią, więc one są powiedzmy sprzed 15 miesięcy. Jakieś terminy wyznaczone? Tu odpowiem może o terminach, przepraszam, bo pan zapytał. Samo przygotowanie decyzji wszystkich środowiskowych, uzgodnień, to jest minimum 5 lat, myślę. Czy oni mają jakiś termin na wyznaczenie, która ma być wybrana? Tak, ale chyba mają rok czasu od podpisania umowy na te studium techniczno-ekonomiczne. Ale z doświadczenia wiem, że po tej drugiej stronie, czyli w Warmińsko-Mazurskie, ten termin już jest bardzo nieaktualny, bo tam szybciej rozpoczęły się prace i są już no, po terminach aneksowane są umowy. Tam, jeżeli chodzi o drogę S16, która jest jak gdyby kontynuacją za Olsztynem, zmieniany wariant jest już bodajże czwarty raz, bo protesty mieszkańców, problemy środowiskowe, grunty i tak dalej, więc ten wariant tam był zmieniany też już czwarty raz, z tego co pamiętam. Ale tu nie ma żadnego terminu na decyzję. Ja myślę, szanowni państwo, że termin terminem, ale to co zostanie gdzieś podjęte przez najbliższe 2 lata, no to już będą decyzje wiążące. To już będą decyzje wiążące, które będą kontynuowane i być może jak inwestor zdecyduje się na wariant czerwony, to już ten wariant zostanie, on może miejscami troszeczkę zmieniać swoje położenie, swój kształt, ale już ten wariant podejrzewam, że zostanie i będzie kontynuowany i brany pod uwagę do dalszych prac. Ja mam pytanie. Czy gmina podjęła jakieś rozmowy z Olsztynem na temat przebiegu trasy? Do mikrofonu. Trzykrotnie byliśmy u pana dyrektora Licewicza w Olsztynie w tym temacie. Przekonywaliśmy przedstawialiśmy nasze uwarunkowania gminne. Takie rozmowy były prowadzone. Natomiast ostatnie spotkanie, jakie chcieliśmy zorganizować pod koniec zeszłego roku, to pan dyrektor nie chciał się z nami spotkać do czasu, kiedy nie podpisze umowy z firmą projektową. Taką umowę została już podpisana i próbujemy umówić się na kolejne spotkanie. Nie sądzę. Przybliżony termin takiego spotkania już? My jesteśmy gotowi z dnia na dzień, to no, dyrektor musi nas chcieć przyjąć. Próbujemy się umówić, co jest no, nie takie proste, jakby się wydawało. Ale czy to spotkanie to będzie tylko i wyłącznie przedstawicieli gminy Grudziądz, czy również z sąsiednimi gminami? Czy pojedziecie wspólnie? Na ten moment próbujemy jako gmina Grudziądz się umówić na spotkanie.
Działa też takie stowarzyszenie, ono się nazywa, zawiązało się parę lat temu i to stowarzyszenie się nazywa S16, bo kiedyś obowiązywała taka nazwa, to nie była S5, tylko S16 i to są też gminy, które są zainteresowane tym budową w ogóle drogi S5. Mają często spotkania, na które zapraszają też dyrektora Nicewicza z Olsztyna, ale nie zawsze ten pan dyrektor ma czas i znajduje się na tym spotkaniu, ale kontaktowałem się z 2 tygodnie temu, kiedy będzie najbliższe spotkanie, na którym będzie być może pan dyrektor, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli wiedzę, co jest na tym spotkaniu omawiane i procedowane, to na ten moment takie spotkanie nie jest też wyznaczone. Bo dotarła informacja, jest w zasięgu naszych rąk, że wójt gminy Radzyń ma inne zdanie, to czerwone nazwijmy, natomiast na przykład Mełno jest za wariantem zielonym, który w zasadzie nas zadowala. Czy... Zielony? Nie. Przekręciłem. Czy ewentualnie nie należałoby spróbować spotkać się z dyrektorem w Olsztynie właśnie w towarzystwie na przykład Mełna? Już odpowiadam panu. Faktycznie burmistrz Radzynia Krzysztof Chodowski w chyba w Gazecie Pomorskiej się pojawił artykuł, że jest za wariantem zielonym, co wywołało w nas duże zdumienie. Natomiast jak przedstawiliśmy fakty i jak to u nas przebiega, to stwierdził, że faktycznie jest ten wariant nie do przyjęcia. Dla niego zielony czy czerwony niewiele się różni. W obrębie jego gminy dla nas to jest znacząca różnica, więc tu jednak trochę zmienił zdanie. Też odbywają się spotkania u pana starosty powiatu grudziąckiego z gminami powiatu. Również spotkania z panem prezydentem miasta Grudziądza w temacie S5, gdzie próbujemy wypracować też jakieś wspólne stanowisko. Czyli rozumiem, działania takie grupowe są kontynuowane. Tak, oczywiście i nadal będą. Dziękuję. To się włącza. Ja myślę tak, proszę Państwa, że w ciągu ostatnich 2 tygodni tyle na świecie się zmieniło, że myślę, że również te plany nasze lokalne też można pozmieniać. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle spojrzenie na Europę i na świat się zmieniło. Ze chwilę nie wiadomo, gdzie będą granice, prawda? Jak się armia rosyjska rozpędzi, to może się okazać, że są ważniejsze sprawy niż te stare rozpisane przez jakiegoś szalonego planistę, który ma zamiar rozwalić 150 chałup, nie? To jest chore, to jest absolutnie nie do przyjęcia. Wariant zielony jest nie do przyjęcia i na to zgodę nie wyraźnie. Z całą pewnością. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa należy apelować również do władz centralnych o drugi most w Grudziądzu. Ponieważ Grudziądz będzie węzłowym miastem, który będzie łączył północ z południem Polski i wschód z zachodem. I tutaj trzeba jeszcze wziąć aspekt militarny pod uwagę. Jedna bomba nie ma mostu i kraj jest sparaliżowany. Musi być rezerwowy most drugi, gdzie będzie można puścić ruch S1 i S5 i A1 przez Wisłę. Bo inaczej Polska będzie podzielona na pół i nikt tej Wisły nie przekroczy bez mostu pontonowego. Czyli w ciągu 2 tygodni musimy się coś zmieniło, czy zupełnie inaczej każe nam spojrzeć na nie tylko na nasze problemy lokalne tutaj, ale również na bezpieczeństwo państwa. I myślę, że powinniśmy się upierać tutaj i apelować o budowanie mostu północnego i puszczenie S5 przez most północny, bo to jest niezmiernie ważne dla strategii, a również z punktu widzenia militarnego. Nie tylko dla Polski, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, puszczenie trasą zieloną to tylko w chorej głowie mogło się zrodzić. U jakiegoś urzędasa, który miał stare mapy w swoich szufladach, bo to nawet chyba nie były satelitarne, zaktualizowane mapy, tylko stare, zapleśniałe mapy, gdzie nie miał w ogóle naniesionych osiedli. I z czymś takim się zgodzić nie można. Na taką lipę nie można się zgodzić.
bo jeżeli się będziemy godzić na coś takiego, to znaczy niszczymy kraj, to swoim, prawda? Rozwalamy chałupy, w ogóle czołgi nie muszą wjeżdżać tutaj, bo sami rozwalimy to. Czyli myślę, że nasze stanowisko powinno być jasne. Trasa zielona jest absolutnie nie do przyjęcia. Natomiast strategicznie, z punktu widzenia państwa, z punktu widzenia bezpieczeństwa i z punktu widzenia logistyki, gdzie Grudziądz jest węzłowym miastem w Polsce, gdzie się krzyżują najważniejsze drogi, północ, południe i wschód, zachód, to miasto powinno mieć drugi most. Ponieważ wyobraźcie sobie awarię na takim moście, to mamy sparaliżowany ruch nie na tydzień, na parę miesięcy. Ja myślę, że pan ma zdecydowanie rację, bo ten, który most jest istniejący, to nawet on w tej chwili nie spełnia żadnych wymagań, norm. Widzimy, co się dzieje w szczycie i w każdy dzień tygodnia. Także my też życzylibyśmy sobie, żeby most na pewno powstał, bo jeżeli on nie powstanie przy tej inwestycji, to nie powstanie już przez najbliższe 50 lat. Chcę, żebyście państwo wiedzieli, że nasze stanowisko jest jasne, na wariant zielony nie ma zgody. Będziemy przedstawiać radnym uchwałę, która będzie procedowana na sesji marcowej. Wskazanie wariantu czerwonego z alternatywą wariantu północnego z nową przeprawą przez Wisłę. Na ten moment to, co ja powiedziałem dzisiaj państwu, to są informacje, które gmina posiada. Jeśli będą jakieś kolejne pisma do nas wpływały albo uzgodnienia, to na pewno będziemy je również publikowali na naszych stronach internetowych, na Facebooku, czy tutaj w lokalnej prasie, żeby państwo byli na bieżąco, co się w temacie dzieje. Ja mam pytanie dotyczące tego wariantu północnego. W którym miejscu miałby powstać potencjalnie most? On by mógł powstać na wysokości Parski Zakurzewo, ponieważ tam już nie jesteśmy na wysoczyźnie żadnej i ta różnica poziomów po jednej i drugiej stronie Wisły jest brzegne tereny są podobne. I to jest takie miejsce, gdzie on mógłby powstać. To by było za ujściem Osy, tak? Przed pewno. Od Grudziądza przed ujściem, bo za ujściem Osy już są góry Łosiowe, Zakurzewo i tam już też byłoby to ciężkie do wykonania. Czyli od Grudziądza patrząc przed ujściem Osy.